Witam serdecznie w 7 dniu Vlogmasa. Cześć! Ja właśnie zasiadłam, żeby napić się herbaty. Wstałam dzisiaj o 7 rano i mówię, dobra, wstałam to wcześniej, to idę pochodzić. Wyszłam na ulicy o 7 rano, jest jeszcze ciemno, na dworze jest jeszcze ciemno, także nie widziałam, czy jest zachmurzone, czy nie zachmurzone, czy będzie padać, czy nie. I oczywiście zmokłam. Także musiałam wracać szybko do domu, ale 4 km zdążyłam zrobić. I co? Jakoś wykąpałam się, przyszło, wykąpałam się i tak naprawdę nic mi się nie chciało. Wskoczyłam jeszcze do łóżka i tak sobie leżałam chyba z godzinę z moją córeczką. No ale dobra, mówię, wstawaj Dorota i bierzcie za robotę. Także zasiadłam i chcę dla Was nagrać test tej nowej henny z firmy Delia Cosmetics, nie wiem, czy ją znacie. Jest to pudrowa henna do brwi, innowacja. Pisze, wymieszaj z wodą i gotowe. Właśnie chciałam zrobić test. Już potrzebuję też pomalować sobie brwi, bo są bardzo jasne. Pisze, że efekt na długo. Po zabiegu koloryzacji henną pudrową możesz cieszyć się efektem do 4 tygodni na włosach i do 2 tygodni na skórze. Także bardzo jestem ciekawa tego produktu. Ja o hennie pudrowej słyszałam już jakiś czas temu. Tutaj nie słyszałam, żeby się wykonywał taki zabieg, przynajmniej tutaj w okolicy, gdzie ja mieszkam. Ale w Polsce wiem, że się wykonuje i bardzo fajnie wygląda zresztą. Bardzo podoba mi się efekt tego zabiegu. No ale nie słyszałam jeszcze o takim produkcie o hennie pudrowej, żeby można było wykonywać sobie ją samemu w domu. Także jestem bardzo ciekawa i zabieram się za nagrywanie testów. Tak jak Wam mówiłam, planów na dzisiaj nie ma, bo pogoda taka w kratkę w sumie. Raz wychodzi słońce, raz się chmurzy, także nie wiadomo, bez sensu robić jakiekolwiek plany. Także ja na pewno zajmę się mam parę rzeczy do zrobienia związanych ze sklepem. I co? Na pewno dokończę jeszcze parę ozdób. Chłama namawia mnie, żeby ubrać choinkę. Ale dla mnie trochę za wcześnie. Ja tak w ogóle jakoś tydzień przed świętami, ale nie wiem, chłama mnie namawia, że ubierę, bo ubierze, nie wiem, zobaczymy. I tak, nic, zaraz dopiero się z Was zmywanie, bo nie, zostałam jeszcze, potrzymam jeszcze trochę, żeby mi to, nie wiem, czy to pisze od 10 do 20 minut, ja trzymam już 10, także potrzymam jeszcze 5 albo 10 więcej, żeby się upewnić, że mi się zafarbuje. No i dobra, nic. Siedzę i czekam. Wiecie co? Trochę się rozczarowałam tą henną. Widzicie? Zafarbowało, ale na skórze nic. Nie wiem, czy źle to odtuściłam, czy po prostu nie łapię to skóry. Dajcie mi znać, jak ktoś próbował, czy tak samo mieliście. Czy po prostu może źle to otuściłam. Fakt, że ja mam tłuszczoną skórę, ale umyłam twarz, makijażu nie mam absolutnie. No i użyłam tego toniku przed nałożeniem i później wacikiem z wodą jeszcze oczyściłam twarz. No i mi się wydaje, że co więcej. Spróbuję za tydzień jeszcze raz i zobaczymy, jak wyjdzie. Ale troszkę się zawiodłam, bo myślałam, że wiecie, chwyci mi to po prostu tutaj na skórze, gdzie mam te braki, tak co fajnie wymalowało. A tu lipa. To nic. Dobra. Ale no farbować, farbuję, muszę powiedzieć, że fajnie się nakłada, bo to zastyga, ani ci nic nie wypływa, ani nic. Jest może nawet łatwiejsze w aplikacji niż ta kremowa i żelowa. Chociaż kremowa i żelowa także są. Także są fajne, no nie, że nie spływają ci jakoś z oka, tak? Tylko że może ta bardziej tak ma formę pasty i tak się fajnie ją rozprowadza, może lepiej. No nie wiem. Nic, biorę się do roboty. Koniec narzekania. Hejka, ja dzisiaj miałam dzień lenia, cały dzień leniuchowania praktycznie. Nie wiem, chyba ta pogoda tak na mnie podziałała. Ale dobra, zwlekam się wreszcie z sofy. Będę sobie robić kawę. I co? I zabieram się za dokończenie ozdób. Bo zostawiłam dzisiaj rano. Miałam robić to rano, ale w końcu zostawiłam to. I także biorę się za to teraz. Pokażę Wam parę ozdób, które jeszcze będę robić.
Pokażę Wam jeszcze, co przywiozłam wczoraj sobie z działki. Byliśmy na spacerze, tak jak widzieliście. I przywiozłam sobie właśnie, nie wiem nawet co to jest, ale ładnie wygląda w wazonie. Coś podobnego. Podobnie wygląda jak drzewo oliwne. Znaczy, podobnie. Ale bardzo ładnie się prezentuje, muszę Wam powiedzieć. I zaraz Wam pokażę jeszcze sierku sobie narwałam. Proszę. A tu jest mój piękny świerk. Proszę, tak się prezentuje. Na pewno jeszcze przed pójdę sobie, dozrywam do jeszcze paru wazonów. Tu mam jeden wazon ze świerkiem. Zaraz Wam pokażę drugi. Tu mam jeszcze jedną gwiazdę betlejemską. Postawiłam sobie tutaj tak na ziemi, żeby zasłonić trochę ten kabel, co tutaj mam. Bo to jest kabel od kominka. Także tak brzydko to wygląda, ale nie miałam gdzie go jak to podłączyć. Bliżej nie było kontaktu, także... A tutaj siedzą dwie koleżanki Weronisi. Masza i Berta. Właśnie mam jeszcze jeden wazonik ze świerkiem na wejściu, przed pokoju. Stoi sobie. Muszę coś tam jeszcze zostawić, może jakąś świeczkę, zobaczę. Ale na razie tak, szyszki i świerk. Patrzcie moje brwi. Nieźle, co? Zafarbowało, ale ja myślałam, że mi zafarbuje tutaj. Gdzie to spróbuję jeszcze raz, może jutro, albo pojutrze. Bo nie wiem, czy przez tą kredkę, może przez ten krem, co miałam. Nie zafarbowało, nie wiem. Zobaczymy, nie wyszłam tak, jak myślałam, że wyjdzie. No ale dobra, bierzemy się za robotę. Okej, okay. Ja biorę się za robotę. Pierwsze co, to będę klejać czapeczki żołędziom, bo się podklejały. Także ponaklejam sobie czapeczki żołędziom i zobaczę, do czego ich użyję. Czy to jest za duże akurat jest? No dobra, to będę miała trochę roboty. Aj, a to całe palce poklejone. No i tak jak Wam mówiłam, trochę dziwny ten świat się zrobił. Praktycznie człowiekowi nie chce się, znaczy nie, że nie chce się nic robić, bo ja tam mam dużo motywacji, ale ani nigdzie sobie wyjechać, cały czas jesteśmy uwięzieni w tym samym miejscu, ani nigdzie, wiecie, w sumie codziennie musimy chodzić w te same miejsca, nie możemy sobie uróżnorodniać. Spacerów. Dobrze, chociaż na plażę możemy pojechać, bo tak to naprawdę. Ja już tutaj to nie ma miejsc. Ciągle te same miejsca do chodzenia, tak samo sklepy. No ale cóż, co zrobimy? Trzeba sobie jakoś życie umilać. Na przykład klejeniem czapeczek żołędziom. Ok, ja żołędzie mam poklejone. Także teraz weźmiemy się za robienie tego podstawka. I na końcu zabiorę się za paterkę. Tak jak Wam mówiłam, polecam Wam ten płyn z firmy Zielko. Bardzo ładnie czyści, nie pozostawia smug i pachnie. Pachnie obłędnie, owocami i jagodami. Pachnie? Tu są owoce leśne, ale pachnie jagodami. No jest w 99% składników pochodzenia naturalnego. Dobra, ja sobie wyczyszczę. I chciałam Wam polecić też bułki drożdżowe z cynamonem. Bardzo pyszne. Także jeżeli chcecie przepis, to napiszcie mi w komentarzu. To albo przygotuję, zrobię z Wami, zrobię na żywo, albo wstawię Wam mam przepis. Dobra. Ja mam podstawek wyczyszczony. Ok. Mam wyczyszczony podstawek. Tak, teraz tak sobie pomyślałam, że może bym wsadziła sobie mech. Pan ma. No bo to jest... Co, ja latę teraz?
Tak, żeby też wsadzać my. Śmierdzi trochę. Mchu nie przyniosłam z lasu. Kupiłam u Chińczyka. Ale to będzie trochę na brud. Proszę. Tak sobie pomyślałam. Wsadzę mych i przykleję te drzewka po prostu silikonem. Mam nadzieję, że to później się odchyleni. Bo jak nie, to będę miała po podstawce. No dobra. Majątku nie stracę, także odcinamy metki. Odcinamy te metki. Te drzewka mam z tamtego roku i są całkiem innego koloru, ale dobra. Można sobie pomieszać. Mam 3 takie i mam 5 takich, a jeszcze mam jedną z tych. Okej, okay, dobra. Ja będę wykładać te mech. Zabieram się za robotę. Okej. Gotowe. Patrzcie. Tak wyglądają. Postawię sobie tam na półeczkę. Później wam pokażę, jak to zaaranżuję. Ale wygląda fajnie. Podoba mi się. Troszkę nie chciało się to przykleić. Do... I teraz zabiorę się za tą butelkę. Słucham, ale chodź kochanie do mnie. Chodź, córeńko. Robię dekorację, patrzcie. Znacie, co wam pokazywałam? To teraz tak. Wezmę sobie je. Najpierw ją sobie skleję. Silikonu to jest... Tak! Mam tu trochę silikonu. Mama tutaj umarł, Tysiu? Gdzie tam? Para madera, tacieki ty to. Gdzie tam, Tysiejko? Kwa? To nie, tego nie można. No i dobra. No i teraz co zrobię, to papierem ścierny sobie przeczyszczę. Muszę dodać jeszcze młotkiem trochę, że to weszło do środka. I co? I pokażę wam, jak skończę. Ja już mam baterkę wyczyścioną. Patrzcie, zmieniła kolor. Powiem, aż zajęło mi to trochę roboty. Tutaj jeszcze jest takie ciemne, ale już to nie schodzi. Wyczyściłam sobie wszystko ładnie. I teraz właśnie polakieruję to sobie. I poczekam, aż wyschnie. Ale za 3 euro, patrzcie, jaki świetny zakup, co? Podoba mi się. Super. Biorę się za malowanie. Wiecie co? Chyba jednak za ciemny wybrałam ten kolor. A może w dzień będzie to inaczej wyglądać, bo tutaj... O, patrzcie, to znowu jak lepsze światło. To sobie tu domaluję. Ale, widzicie, niektóre miejsca są bardziej ciemniejsze, drugie są jaśniejsze, nie ma takiego jednolitego koloru. Ale co go robi takie unikalne, takiej, jak to mówi się, taki unikalny obkaz. Także, patrzcie, teraz mam lepsze światło, to lepiej widać. Niedomalowane to było. Ale muszę przyznać, że bardzo mi się podoba. Teraz będę czekać, aż wyschnie. I to pójdzie na stół, do kuchni.
do ozdoby. Będą właśnie tu też orzechy, może pomarańcze, szyszki, coś takiego, taki też motyw dekoracyjny. Także ja zostawiam to, niech sobie wyschnie. I chciałam zobaczyć może jeszcze temu, ten wianek, co robiłam w piątek, czy w sobotę, ten wianek, który robiłam chyba w sobotę. To chciałam jeszcze tam do niego parę rzeczy dokleić, zobaczymy. A jak zobaczę, czy będzie to ładnie wyglądać. Dobra, to już mam skończone. A do tego wianuszka właśnie, co robiłam w sobotę, dodałam jeszcze trochę takich łodyżek bardziej naturalnych, żeby tak bardziej na naturalny wyglądał. Miałam dodać jeszcze akcent czerwony, ale jednak nie. Zdecydowałam się na taki naturalny, przyprószony tylko lekko śniegiem. Tak mi się podoba. Okej, okay. Ja już się będę z Wami żegnać dzisiaj, bo jest trochę późno, a jeszcze sobie urządzić taką kąpiel z pianą i położyć sobie jakąś maseczkę na twarz, żeby się zrelaksować trochę i żeby jutro obudzić się z taką, znaczy nie, dzisiaj nie miałam negatywnej energii, ale żeby obudzić się jeszcze z większą ochotą do działania. Także ja na pewno pokażę Wam wszystko jutro, bo paterka schnie. Tutaj jeszcze muszę sobie dokończyć to, jako sobie ustawić te chojneczki, zaaranżować, jeszcze nie wiem dokładnie jak. Także sobie pomyślę i jutro Wam pokażę. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia jutro. Ciao!